Oddaj. Zobaczcie, to jest raczej próbował się wziąć po smycz, to myślę, że to już było. Nie, chyba nie, bo teraz medla ogona mi chyba nie. No ale on zawsze medla ogona, nawet jak pilnuje. Nie, może mu po prostu położyć tu na ziemi głową, ręka wyszła, która on wie. No, ładnie. No. Czyli nie trzeba było. On teraz mówi, ani się wasz. Mhm. Ja jestem tutaj szefem. I co teraz pan robi w takich sytuacjach? Wtedy po prostu go ignoruję. Aha. Najczęściej. Dobrze, a na przykład gdyby spróbować mu przerwać to jakimś... Znaczy czymś... teraz można, bo to jest jeszcze łagodne. To jest takie, chodź tam, on dostaniesz i on teraz... I on teraz już pamięta. Chodź, chodź ty, ale się, oj, ale się zastanawia. Chodź, kiełbaskę dostaniesz. Nie. Aha, okej. Okay. I daje mu pani kiełbaskę? Nie, dałam mu suchę. Czyli nagrodziła go pani za to, co było przed chwilą. Nie? Czyli teraz on sobie tutaj jest przy tej smyczy. I czuje satysfakcję. O. I tu już się zaczyna powarkiwanie i ewidentnie patrzy, nie? Czyli patrzy, on rzuca wyzwanie człowiekowi. No, spróbuj. Nie? Spróbuj coś z tym zrobić. Mamy magiczną rękawiczkę. Tak, mam magiczną rękawiczkę. I teraz jak na przykład ktoś się ruszy, jak się pan ruszy na przykład, gdziekolwiek. Będzie kontrolował. Tak, wyraźnie tak. Każdy. Obserwuje. Obserwuje, patrzy co. No i teraz jak ja się ruszę, to będzie to samo, nie? Mhm. Mhm. Czy jest jakaś szansa na przykład, żeby... Co by było, gdyby... tam ktoś z państwa na przykład stanął, czy próbowałeś się zrobić, stanął i poczekał, aż on przestanie walczyć. Co on wtedy robi? Znaczy, no, teraz wyszedł naprzeciw. On pewnie jeszcze bardziej by się, tak, jeszcze bardziej by się wkręcał. Podkręcał i... Spróbuj. No. A, no teraz mu pani pokazała, nie? Popatrz, co ja mam. No. Ale patrzy wyzywająco w oczy. Zawsze mnie dziwi to, że tym ogonem tak merda mimo wszystko. To jest tylko pobudzenie. Nie, to jest tylko pobudzenie, to jest ekscytacja. Atak na człowieka nie był związany z żadnymi konsekwencjami dla niego. On teraz będzie musiał spróbować różnych strategii, żeby się przekonać, czy aby na pewno to już nie działa. Jeżeli on po prostu wejdzie w taki tryb, że okej, kładę się,
to ja wtedy w nagrodę dopiero odejdę. Czyli ja nie robię tak jak wy, że w momencie, kiedy on warknie, to ja idę, odchodzę, prawda? Tak. Nie, ja będę tutaj czekał, aż będę miał pewność, że on się wyluzuje. Właśnie teraz. Tak jest. Nagrodę. Odchodzę. No, nagroda funkcjonalna. Odejść. Zachowuje się, jakby bał się stamtąd ruszyć. Bardzo dobrze. Czy się mylę? Ale... Nie, to znaczy, nie, bo teraz on... ja mu kazałem tam zostać. No bo nie wiedział, czy może. Dokładnie, ale ja mu na razie nie pozwala. Ja chcę, żeby on tam był, on tam ma być. To jest dla niego bardzo ważna lekcja, bo nikt wcześniej mu tej lekcji nie dał. On musi mieć chociaż jedną komendę, którą zrobicie konsekwentnie. On będzie protestował, będzie, prawda, tutaj pokazywał i tak dalej. Jedna rzecz na miejscu, nie? Dobrze. Czy nic się nie dzieje, nie? A ile jest pisku? Dobry pis. Teraz nie będę zrobić za bardzo. Niech, ale co on ma leżeć? Jest szansa, że jak to chwilę poleży, to sobie tak... Chyba nigdy tak nie zrobił jeszcze. Celowo to robię, tak? Czyli pokazuję mu teraz, to jest moja rękawiczka. Za każdym razem, kiedy ja rzucam rękawiczkę, zwróćcie uwagę, cały czas skończę wam luźno. Jak rzucam rękawiczkę, to jest wyzwanie. Prawda? Ja ją odzyskuję. On za każdym razem uczy się, że to jest moje, że on po prostu nie może... Nie może jej teraz kontrolować, nie może jej bronić. Jedyne, co może zrobić, to się położyć, zrelaksować. Wam będzie trudniej. Dlatego, że on was ma owiniętych dookoła pazurka. Tak. Daję, że jej nie widzi. Brawo. Gdzie pan mógł analizować, że wszystko kręcę? Ogarnij się. Chodź. Dobrze.